Witam w kolejnym odcinku Powerful Ten. W dzisiejszym odcinku milionerzy. Jako że pierwszy odcinek premierowy tej serii spotkał się z waszą dużą życzliwością, tak więc idę za ciosem. Dzisiaj, jak już mówiłem, będzie o milionerach. Mianowicie, w dzisiejszym odcinku chciałbym ustalić, który kraj miał największy jackpot. Jak wiemy, milionerzy opierają się na drabince pytań. Ich jest 10, 11, 12, 13, 14 lub 15. W każdym kraju na szczycie drabinki jest inna suma pieniędzy. Oczywiście ma tu swój udział gospodarka, moc waluty, inflacja i inne ekonomiczne dyrdymały. Ale pomijając już to wszystko, chciałbym ustalić, gdzie było najwięcej na szczycie tej drabinki. Chyba rozumiecie, o co mi chodzi. A jeśli nie rozumiecie, to zrozumiecie w trakcie listy. Zaczynamy. Na miejscu 10. Indie, gdzie swego czasu do wygrania było 70 milionów rupii. Na miejscu 9. Egzekwo, Azerbejdżan, Kambodża oraz Kurdystan. Tam do wygrania było 100 milionów w narodowej walucie. Na miejscu 8. Chile. Tam do wygrania było 120 milionów peso. Na miejscu 7. Wietnam. Tam do wygrania było 150 milionów dongów. Na miejscu 6. Wenezuela. 200 milionów peso. Na miejscu 5. Kolumbia. 300 milionów peso. Na miejscu 4. Korea Południowa. 0,5 miliarda wonów. Na miejscu 3. Egzekwo. Włochy. Oraz Rumunia. Tam do wygrania był 1 miliard. We Włoszech 1 miliard lirów, starych lirów. Natomiast w Rumunii 1 miliard starych lejów. Włosi mają teraz euro. Rumuński lej przeszedł denominację. To jest brązowy medal. Teraz medal srebrny. Miejsce drugie, Indonezja. 3 miliardy rupii. No i złoty medal. Pierwsze miejsce. Turcja. 500 miliardów starych lir tureckich. Teraz lira turecka przeszła denominację i tam jest zdecydowanie mniej w tej chwili. No i to jest cała lista. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli się podobało, zostawcie łapki w górę. Ja Wam dziękuję za uwagę. Oglądajcie, subskrybujcie. Zostawcie łapki w górę, jak już mówiłem. Do zobaczenia.